Witam serdecznie, to jest komentarz do wyników zaudytowanych za 2015 rok grupy KRUK. Po pierwsze, miło mi jest poinformować, że rok 2015 był najlepszym historycznie rokiem biznesowym w naszej historii. Odnotowaliśmy, czy zrobiliśmy 204 miliony złotych zysku netto. I osoby zadłużone, nasi klienci wpłacili na nasze konta ponad 826 milionów złotych. Cały czas realizujemy bardzo konsekwentnie strategię prougodową. Przypomnę, rozkładamy długi na raty, takie możliwe do spłaty. To jest główny profil naszego biznesu. Chcemy osobom zadłużonym pomóc wyjść z pętli zadłużenia, oferując im obsługę ich długu w taki sposób, że rozkładamy na raty. To był też rok, w którym zrealizowaliśmy inwestycje na poziomie 489 milionów w sześciu krajach. Nowością w stosunku do roku 2014 było to, że zainwestowaliśmy w Niemczech, w portfel i we Włoszech. To był też rok, w którym otworzyliśmy spółkę w Hiszpanii i przygotowujemy się do rozpoczęcia operacji w Hiszpanii. Cały czas pracujemy nad transakcją zamknięcia dużej transakcji z Presco i mamy nadzieję, że nic się takiego nie wydarzy i będziemy mieli okazję skończyć tą transakcję pozytywnie i zamknąć ją sukcesem. Grupa się rozwija, rynek jest mocny, widzimy dużą podaż portfeli na wszystkich rynkach, na których dzisiaj jesteśmy. Finansowanie grupy dzisiaj nie stanowi problemów. Pragnę zauważyć i zwrócić uwagę, że mamy też najniższy od 2011 wskaźnik poziomu zadłużenia. Także dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.